Trasa, podobnie jak w roku ubiegłym, wiodła ulicami gminy Grębocice, a start i meta usytuowane były w Grodowcu. Zawodnicy ścigali się w rundach, każdej po 27,5 km. Nie ma co ukrywać, że w tej chwili jest boom na ściganie się na szosie. Coraz więcej wyścigów szosowych się pojawia. My od lat również organizujemy wyścigi szosowe pod nazwą Szosowy Klasyk. W tym roku mieliśmy pierwszą edycję tego wyścigu w Szklarskiej Porębie. Tam była trudna górska trasa, dzisiaj będzie płasko, ale za to długo, bo na dystansie pro mamy aż 110 km, wyścig na rundach. Myślę, że dla każdego pasjonata kolarstwa górskiego to będzie fajna przygoda. W weekend okoliczne drogi należały tylko do kolarzy. Sama impreza zgromadziła tłumy fanów kolarstwa i była znakomitą promocją dla samej gminy Grębocice. Jest to kolejna edycja. Nie ukrywam, że kiedy zaczynaliśmy, wydawać się mogło, że będzie to niewielka impreza nasza lokalna, ale jednak ilość i chętnych tych do ścigania, do jeżdżenia rowerami jest naprawdę duża. W tym roku zrobiliśmy ukłon w kierunku mieszkańców. Mają osobną kategorię, bez opłaty startowej, także mogą też między sobą konkurować, bo ja nie ukrywam, że ci, co tutaj przyjeżdżają, ci, co się ścigają, no to potrafią jeździć rowerem. Zawodnicy do startu przygotowywali się od dłuższego czasu. Staram się na bieżąco jeździć na bike maratony i to tak kondycja może z tego zostaje jeszcze. Do takiej imprezy nie przygotowuję się w jeden dzień, a nie tydzień. To jest cykl treningowy całoroczny i to jest taki dzisiaj ważniejszy sprawdzian, dystans długi. Na imprezie nie zabrakło również przedstawicieli CCC Sprand i Polkowice. Ten wyścig traktujemy bardziej jako formę treningu, ale na pewno będzie można tutaj sprawdzić nogę i zobaczyć, jak stoimy z formą. Trasa nie jest zbyt łatwa, jak tutaj zamierzacie dzisiaj jechać? To się okaże głównie po pierwszym kółku, obadamy tam dokładnie. Myślę, że tutaj kluczową rolą będzie podjazd w Kurowie. To jest chyba jedyny taki moment, gdzie można naprawdę przeatakować. Najlepszy podczas wyścigu okazał się Błażej Wojciechowski. Drugie miejsce zajął Damian Miela, a trzeci był Arkadiusz Tecław.